Wojewódzcy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Witam wszystkich. Mieście Wojewódzki, Okniński Show. Kolejny odcinek. Witam trenera. Witam wszystkich. Trenerze, nazwisko Okniński wraca na salony. W końcu. W końcu zobaczymy członka rodu Oknińskich w klatce, w walce. Wczoraj, znaczy nie dzisiaj chyba, czy wczoraj został ogłoszony Adam. No i trenerze, rywal z najwyższej półki. Tak miało być? Słuchajcie, no ja rozmawiałem z włodarzami, znaczy z właścicielami federacji, czy z organizatorami. Po prostu czy z prezesami, czy z właścicielami, z zarządem. No i ja mówię, słuchajcie, Adam nie walczył 5 lat, dajcie kogoś takiego na początek, pierwsza walka na przetarcie, jakiegoś takiego średniego, mówię, żeby po prostu mógł coś tam wygrać, bo 5 lat nie walczył, no a później możemy jakby w mocniejsze wyzwania. No i dostaliśmy Normana Parka, który był w UFC, walczył na najwyższym poziomie sportowym, chyba w Polsce to jedną walkę przegrał, czy dwie. Znaczy tylko z Gamrotem trzy walki. Nie, ten dwie, bo tam jeden był no contest. To chyba tylko z Gamrotem przegrał. Jedynym dobrym jakby tutaj takim... Tylko przerwę trenerowi, bo zaraz będą nas tam fani ścigali jeszcze z Borysem, ale to była inna formuła, to był boks 15 minut longiem w fejmie, ale to była zupełnie inna formuła. Ale w MMA tylko z Gamrotem przegrał, tylko. No. No powiem tak, no... Słabiak, prawdziwy słabiak. No, zawodnik z niższej półki, nie ze średniej nawet. Nie, ale tak naprawdę no to jedyne, co przemawia za nami, no to jest różnica w wadze, że Adam ma tam ważyć, zbijać trochę wagę, tamten nie będzie nic zbijał, no i tam może być różnica kilka albo kilkanaście kilogramów, no to jest na naszą korzyść, no nie? Ale tak to jeżeli chodzi patrząc na doświadczenie, na to jakim Park jest zawodnikiem, a jest bardzo dobry, no to jest trudna walka, tak? Co nie znaczy, że tu wszystko jest MMA, wszystko się może zdarzyć. Oczywiście, że tak, ale to skoro... Jeżeli bym nie widział jakby szansy na zwycięstwo, to bym nie brał tej walki. Uważam, że Adam może wygrać, ale no wiadomo, że Park tutaj jest bardziej faworytem, no nie? Jest dużo bardziej doświadczony i też nawet Adam, mówię, nie walczył zawodowo chyba 5 lat. No, no ale co? Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Co przemawiało też za tym, że wzięliście ten pojedynek? No bo mogliście powiedzieć, że nie wiem, chcemy kogoś innego, Prime jest aż tak bogatą organizacją, że przekonali was finansowo, czy też były tam jakieś inne powody? Nie no, to jest coś takiego, że po prostu Adam chciałby się w końcu pobić. No i tam już były rozmowy jakiś czas i już się tam od roku miał bić, ale ciągle coś tam nie było przeciwnika, albo to nie to, albo nie to, nie tamto. No to po prostu już mówimy, dobra, trudno. Park jest bardzo dobre nazwisko medialne, a więc myślę, że to jest dla nas medialnie mega dobra walka. Jakby wygrana nam daje bardzo dużo, przegrana nic nam nie zabiera, no bo to jest mega dobry zawodnik. Także my tak jesteśmy tu wygrani. Ile trener daje procentowo szans na wygraną Adama? No ja tak myślę, że to jest 60 do 40 na Parka. Ja tak myślę, ale uważam, że Adam może sprawić niespodziankę. No zobaczymy, to jest tylko walka, to jest MMA. Jeden cios może skończyć walkę, może to być w dwie strony. Ja uważam, no, że dla Adama jest to dobre wyzwanie, dlatego że po prostu tutaj on wychodzi na pełnym luzie. Na zasadzie jest mega dobry przeciwnik. Nie ma jakby stresu, że przegram z kimś słabszym czy coś, więc tutaj jakby, a jak wygram, no to mogę mega zyskać, no nie? Pamiętajcie, nie bójcie się wyzwań, lina pęka, nie komandos. Trenerze, patrząc na to, że Park jeszcze nigdy nie został znokautowany, ja nie wiem, czy w ogóle kiedyś był jakiś knockdown na Parku, to uważa trener, że Adam ma taką siłę w łapie, żeby znokautować Parka? Adam ciężkie wagi nokautuje. Adam, no nie będę mówił kogo,
podłączył na treningu, ale potrafi podłączyć gości, co mają prawie 2 metry i sparujecie tutaj chyba tylko w dużych rękawicach. W rękawicach sparujemy, no. Były tutaj sparingi z dobrymi zawodnikami, a Adam potrafił podłączyć dobrych, dużych, ciężkich zawodników wagi ciężkiej. Więc jeżeli chodzi o siłę ciosu, to Adam ma bardzo dobrą siłę ciosu, jest mocny, dynamiczny i jeżeli chodzi, no tylko że wiesz, że ten parki też będzie szybszy, więc trudno będzie go trafić, no nie? Więc tutaj no zobaczymy, jak będzie. No nie? Będzie dojeżdżanie parka w mediach, czy nie? Zobaczymy, no. Zobaczymy, co, jak to się wszystko rozwinie. A gala już niedługo w sumie. No, gala już niedługo. Tam może być kłopot, bo jakieś... Ja tu od początku już chcę zaznaczyć, że Adam poszedł do frików, dlatego żeby bić się z zawodnikami sławnymi, żeby jakby medialnie, żeby to było mocne. No i ja powiedziałem, że jedynym warunkiem naszej, jakby tego, że Adam ma walczyć we frikach, to jest, że walki mają być 3x3, no nie? Mhm. Okay. No bo takich jest na zasadach frikowych. No frikowych, no nie? No to i tutaj jakby, bo tam jest jakiś dziwny zapis w umowie, że mogą być 3x3 i 3x5. I ja powiedziałem, że bierzemy walkę z parkiem pod jednym warunkiem i to napisałem Pawłowi Jóźwiakowi. 3x3. 3x5 nie bierzemy tej walki. Więc jakby, żeby tu nie było już od początku, że my się tam nie chcemy bić, czy wycofujemy się, po prostu powiedziałem tak, że bierzemy z parkiem walkę, jeżeli jest 3x3. I Paweł Jóźwiak powiedział, że jakby przyjął to do wiadomości. Teraz ktoś dzwonił z organizacji i coś sugerował, że ma być 3x5. Ja powiedziałem, że my nie walczymy 3x5. Że po prostu jedynym warunkiem było, że Adam idzie do frików, że są walki 3x3. Czyli... I jakby, żeby tu nie było za chwilę, że coś my tam szukamy, jakieś wykręcamy się czy coś, no nie? Mieliśmy dostać średniego przeciwnika, dostaliśmy mega dobrego. Powiedzieliśmy, że nie ma problemu, 3x3, bijemy się. No tak, w takim świecie frikowym to nie wiem, czy jest mocniejszy jeszcze przeciwnik. Chyba nikt nie walczył mocniejszy. No jeszcze Borys Majkowski, ale to Borys tylko wyskoczył sobie na jeden pojedynek. Zastrzelam, że trener jest menadżerem, tak, Adama? No bo tak jestem. czyli 10% trzeba dla menadżera oddać. Nie, no tam jakoś się dogadamy. No. A to trener ma podwójny udział, jako trener, jako menadżer. No ale tam, wiesz, to jest mój syn, także jak nawet na nim nic nie zarobię, to i tak zarobiłem. Tak, to wszystko staje w rodzinie. Trenerze, no dobra, to myśli trener, że Adam będzie gotowy na te starcie, bo już starcie jest za, nie wiem, 2 tygodnie, 3? No, Adam jest gotowy, no nie, no jest, trenował, przygotowywał się, jest gotowy. Wiadomo, że to 4 czy 5 lat nie walczył, więc jakby tam, no Adam stwierdził, był w wojsku ostatnio właśnie te 4 lata i dlatego tam nie angażował się w karierę, a teraz odszedł z wojska i zaangażował się w karierę z powrotem. No zobaczymy, jakie to będą efekty. No zobaczymy. Fajnie. Trzymamy kciuki za fajny pojedynek. To mamy przegadane. Kolejna sprawa, bo nie wiem, czy to omawialiśmy, trenerze. Była walka Jóźwiak kontra Najman. Nie wiem, czy trener ją widział. No widziałem. Dużo ludzi mówi, że ustawka. Jaką trener ma opinię na ten temat? Ja powiem tak, jak ja zobaczyłem to z tyłu, że pokazane były plecy Pawła Jóźwiaka, no. I Paweł Jóźwiak wpadł w Marcina i Marcin od razu się położył i się poddał, no nie? Mhm. Tak to było z tyłu. Ja mówię, kurwa, ustawiona walka, no nie? Ale później jak oglądałem z boku, bo była pokazana z boku, to było, że te ciosy wchodzą. Więc ja jakby... ja nie jestem jakby też, nie obserwowałem tak szczegółowo, ale według mnie no po prostu Paweł Jóźwiak zadał ciosy, po których Marcin Najman mógł się położyć. Aha. Więc no to Marcin Najman różnie walczy. Raz walczy kilka minut, raz bardzo krótko.
Nie wiem, no ja nie, powiem tak, że ja nie mogę powiedzieć o tej walce, że ona była ustawiona, nie mam takiej pewności. Wyglądało mi to, że żeby po prostu Paweł Jóźwiak trafił i Marcin się przewrócił, bo Paweł Jóźwiak uderzył Marcina i go popchnął i później bił. Nie wiem, no mówię, ja można powiedzieć, że no jestem fachowcem i się znam na tym, ale też ja nie oglądałem tej walki, nie analizowałem, nie śledziłem tak mocno, bo mnie to nie... No to była walka frikowa, która mnie jakby... Znam też Pawła Jóźwiaka, znam Marcina Najmana i nawet nie chciałbym jakby tutaj być wyrocznią, czy to było tak, czy tak. Jeszcze zostaniemy przy tych dwóch panach, bo omówimy jednego, drugiego. Paweł Jóźwiak teraz ma się bić z Boxdelem na Gali Fame. Jak trener typuje ten pojedynek? No jeżeli Boxdel? Boxdel będzie u nas trenował, to wygra Boxdel. Był raz na treningu, pizzę ale kupiliście. Raz tylko był, nie? No a jeżeli nie będzie u nas trenował, no to Paweł Jóźwiak raczej wygra. Ale trener, jeżeli by Michał chciał przyjść do trenera na salę, przyjąłby trener? Był u nas. Ja powiedziałem, że kiedy chce, to może przyjść i trenować, no nie? Jeżeli by była z Pawłem Jóźwiakiem, by był pojedynek, no to fajny pojedynek, no nie? Niech wygra lepszy. I ten, no ja to podchodzę do tego na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś u mnie trenuje, to ja wkładam energię w to, żeby on wygrał, tak? Oczywiście nie tylko, że pomagam jakby na treningach, ale jeszcze medialnie tam podkręcam walkę, no nie? Także na pewno byłoby to ciekawe, no nie? No a wtedy za bardzo prezes by nie mógł też tam medialnie podkręcać pojedynku, bo z tyłu byłby trener, a jak Boxdel by miał trenera za plecami, to wiemy, jak to się może skończyć, no nie? Nie, no wiemy, no... Jedziemy mocno, wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Oczywiście, że tak. Kolejna sprawa, Marcin. Poza tym, no ja znam Pawła Jóźwiaka, go lubię i znam Boxdela i go lubię. Ja nie mam jakichś takich do nich, wiesz, że tego bardziej lubię, tego mniej. No, to są moi znajomi. No i przychodzi u mnie trenować Paweł Jóźwiak, to go przygotowuje. Przychodzi Boxdel, to go przygotowuje. No ja mówię, ja nie jestem, to jest moja praca i ja po prostu to robię, staram się robić jak najlepiej. Ja jestem ciekawy tylko, jak Paweł by się zachował przy stole konferencji. U nas ta konferencja ogląda naprawdę dużo ludzi, kilkaset tysięcy live. Boxdel już ma doświadczenie, nie wiem, ma chyba z 30 konferencji ze sobą, nie, a dokładnie 32, bo to razy dwa się liczy. Paweł jeszcze tak mocniej nie miał, myśli trener, że... Ja myślę, że... Boxdel i Paweł Jóźwiak to są osoby medialne. No i tam na pewno było ciekawie. Dużo mięsa by pewno poszło. No, na pewno. Dobra, dużo się mówi, trenerze, o pojedynku Marcin Najman kontra Stary Muran na High League 5. Trener widział pewnie walkę Jacka. Nie widziałem. Przegrał, nie? No wiedziałem, że przegrał. Tutaj typ. Powiem w ten sposób, że myślę, że to była mega ciekawa walka, bo cała Polska by to obejrzała. W sensie, że no, śmiesznie by to było, myślę, że to by się sprzedało. No nie? A czy trener uważa, że walki w tym wieku są odpowiednie? Bo Jacek przy każdej walce ma kontuzję. Nie, uważam, że w tym wieku to człowiek powinien uprawiać sport rekreacyjnie, na pewno nie walczyć. No właśnie. Myślę, że osoby po 50 roku życia to nie powinny walczyć, bo są po prostu ze względu na wiek już są schorowane, w jakiś sposób mają jeszcze jakieś predyspozycje do jakichś tam chorób. No i uważam, że takie osoby nie powinny walczyć i jestem przeciwnikiem walk w tym wieku, ale tak samo jak kiedyś byłem przeciwnikiem walk kobiet, a kobiety walczą, tak mówiłem, że osoby w starszym wieku nie powinny walczyć, a walczą. No, ja bym jako organizator nie chciał brać odpowiedzialności za takie walki, to jest duże ryzyko. No. Tylko teraz tutaj mogą wszyscy mieć spaczony obraz. Słuchajcie, Marcin Najman jest młodszy od Pawła Jóźwiaka. Więc to może was trochę zszokować, ale tak jest. Także tutaj będzie też pojedynek ciut młodszego Najmana ze starszym Muranem. Tam, nie wiem, tam jest chyba z 7 lat różnicy, mi się wydaje. Albo nawet, nie wiem, ten blisko 10. Ile Marcin ma lat? 42? Nie wiem, 40 coś, ale Muran ma chyba 50 coś. On jest chyba w trenera wieku. To trener ma ile? Ma 53. No to ma tyle samo. Tak? Tak. No to powiem tak, to nie jest wiek dobry, dobicie się po ryju. To może...
Tacy ludzie w domu umierają już w tym wieku, a nie no, chodzi o to, że to jest duże ryzyko, no duże ryzyko organizator bierze na siebie, no mówię, ja bym nie chciał brać takiego ryzyka na siebie, ale no pewna walka by się sprzedała. No na pewno, trenerze, no to umówmy trenera podopiecznego, był trener na gali, przyjechał trener z tarczą, nie na tarczy, a Amadeusz Ferrari chyba w przeciągu minuty pokonał hejtera. No i krótki komentarz do jego pojedynku. No zrobił to, co musiał. Znaczy, ja powiem w ten sposób, że ogólnie Amadeusz zmienia się na lepsze, więcej trenuje, więcej słucha. Ja powiem w ten sposób, że to, co zrobił na pojedynku na zasadzie przewrócił, był w gardzie, wstał do góry, bił, przechodził do boku, bił, robił to cały czas, to my na kilku treningach przed walką robiliśmy ten schemat. Robiliśmy, tylko ten schemat. Mhm. I on ten schemat zrobił, który robiliśmy na treningu. Czyli się słucha? No powiem, że się słucha i ogólnie się rozwija i ja jestem mega zadowolony, bo powiedział mi, i to nie są gołe słowa, tylko powiedział mi, że trenerze, ja naprawdę chcę walczyć, chcę się zająć sportem i to jest fajne. Mówi, ja już nie chcę imprezować, balować. Oczywiście tam od czasu do czasu mogę, ale ogólnie jakby mam już życie tak poukładane, że interesuje mnie, żebym w sporcie osiągnął sukces. Nie tak jak wcześniej, że on tam balował, się bawił i miał w dupie, tylko że on jednak, bo teraz na przykład tam miał nogę, bo chorą bolała go, ale przychodził mimo tego, chodził na treningi siłowe i chodził na boks i na zapasy i do mnie na MMA chodził i widać, że przepraszam, że zmienił nastawienie, no nie? Że jest zawodnikiem, już zawodnikiem, nie jest fikiem, ale który chce trenować i trenuje. No także to mi się mega podoba, no i jestem z niego mega zadowolony, szczególnie, że razem jak walczymy, ja jako trener i on jako zawodnik, to mamy na koncie głównie wygrane. Pierwsza nasza walka wspólna to była z Adrianem, on wygrał przez nokaut, ale go kopnął, znokautował, no ale to była dyskwalifikacja, ale to była walka wygrana w takim mentalnym stylu, że w zasadzie podłączył go pięścią, tamten padł jak trup, a on jeszcze jak on leciał, to go kopnął, no nie? No to była pierwsza nasza wspólna walka, później była walka z tym Filipkiem. To była nasza wspólna walka. Później z Polakiem była w boksie, ale to uważam boks, to ja nie jestem trenerem boksu, to ona się nie liczy. Po drugie ten sędzia ciągle się wpierdalał i tam przerywał i coś krzyczał i tego. Także ta walka była taka, ale jeżeli chodzi o MMA, no to jest tak, ta pierwsza z Polakiem był faul, ale mentalnie wygrana. Później był z Filipkiem, była wygrana na punkty i teraz dwie walki z Bombą przez knockout i teraz z tym TKO. Więc jak zrobiliśmy razem cztery walki w MMA, z czego trzy wygrał, a jedną został zdyskwalifikowany za niedozwolone kopnięcia. Ale dla mnie te cztery walki wygraliśmy i ja, biorąc Ferrariego wcześniej, on miał cztery walki, z czego chyba trzy przegrane i tylko jedną wygraną. A ze mną zrobił jakby taki mentalny, on po prostu ze mną jest taką osobą, bo wcześniej walczył tak niepewnie, że coś tam zrobił, zostawił coś, a teraz idzie mocno, idzie do przodu, chce wygrać, chce, jest coraz też pewniejszy w szatni przed walką, że trenerze, wychodzimy, robimy robotę, a do pierwszej walki to było, ja nie wiem, chcę, nie chcę, a teraz no powiem, że jest duży postęp i w umiejętnościach i duży też psychologiczny, że on jest w mentalu, no nie? Więc nasza praca owocuje i ja to bardzo lubię w tej pracy, że biorę kogoś i go wzmacniam i on jest naprawdę mocny, tak? I ja powiem w ten sposób, że mój klub i to, co ja robię, to uważam, że to jest taka fabryka wojowników, gdzie ja ludzi nastawiam, że oni mają trenować, być systematyczni, mają walczyć, mają wygrywać. Oczywiście są też porażki, no tam wygrał, przegrał, ale ogólnie bilans moich zawodników jest zawsze na plus, że
więcej wygrywają niż przegrywają. I coraz mamy trudniejszych przeciwników i się pniemy coraz do góry i się rozwijamy. Więc ja bym nazwał tutaj nasz klub po prostu fabryką mistrzów, młodych talentów. Zresztą ode mnie dużo wychodzi zawsze talentów. Ktoś przychodzi, jest nieznany, a nagle ode mnie wychodzi, jest znany i jest dobry. Tak? Więc ja jestem spełnionym trenerem i ja już nikomu nic nie muszę udowadniać, bo cały czas moje wyniki udowadniają. Przede wszystkim jestem bardzo skromny. To na pewno. Trenerze, jeszcze tylko na chwilę musiał zostać przy Amadeuszu, bo tyle, co zrobiliśmy wywiadów na jego temat, tyle, co padło cierpkich słów, to tak dużo dobrych to nie padło w tamtych wszystkich łącznie, jak w tym jednym. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, że chyba trochę mu się poustawiało w głowie, że to może być jego zawód, taki freak fighter, że tam może zarabiać pieniądze. I teraz pytanie, gdzie jest jego sufit? Sufit, to wszystko zależy od niego. Jak on, czy on w tej swojej zajebistości nie zwariuje, czy po prostu nie otoczy się złymi ludźmi, którzy będą go, poprowadzą gdzieś na manowce. Tam jest tylko jedna osoba, która pilnuje nad wszystkim, jego tata jest zawsze z nim, to kto tu jest, trzeba też ten zaznaczyć, nie? No tak, znaczy no wiesz, jakby powiedzieć, chodzi o to, że jeżeli Amadeusz po prostu mądrze poprowadzi swoją karierę, to może być naprawdę nie tylko freak fighterem, ale może być prawdziwym zawodnikiem zawodowym. Znaczy wiadomo, że się nie opłaca być zawodowym zawodnikiem na średnim poziomie. Lepiej być freak fighterem na wysokim poziomie niż średnim zawodnikiem. Więc, ale ogólnie to on idzie w drogą po prostu zawodnika zawodowego, tak, że to, co on robi, zaczyna być profesjonalne. No i chce walczyć z można powiedzieć, bardzo utytułowanym bokserem, Kamilem Łoszczykiem. Trener też jest za tym pojedynkiem. Myśli trener, że Kamil przyjmie te warunki, czy nie? A nie wiem, no ja nie jestem jakby tutaj... Trener wie na pewno, nie? No nie, coś wiem. Wiem, że niby przyjął, że chce się bić, no. Ale nie wiem do końca, jak to. Wiem, że wyzwał Ferrariego, że chce się bić, ale to po prostu będzie miazga, plama będzie. Będzie plama na macie. Aż tak? No to ja nie widzę żadnych szans. Żadnych szans dla Łaszczyka. Jedynie słyszałem o nim bardzo dobre opinie, że to bardzo pozytywny chłopak, że to dobry sportowiec. Przykro mi. Naprawdę przykro, łeb będzie rozbity i będzie będzie mocno bolało. No. Po prostu Ferrari jest naprawdę już dobry w tym, co robi, a Łaszczyk wchodzi do świata, który jest dla niego nowy i to będzie straszny szok. Trenerze, dobra. Odejdźmy od tego. Krzysztof Jotko został zwolniony z UFC. Chciałbym usłyszeć też trenera komentarz odnośnie tego zwolnienia. Krzysztof podobno ma zostać gdzieś w jakiejś organizacji w USA, w Stanach. Gdzieś tam tak czytałem. No i trenera podopieczny, z którym trener przetrenował tyle lat, kilkanaście zwycięskich pojedynków, zero porażek, no został finalnie zwolniony z UFC. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Krzysztofa, to przyszedł do mnie, jak miał 19 lat. On trenował kilka lat breakdance, był mega sprawny. Po miesiącu ja mówię, ten chłopak będzie w UFC. I mówię, nie płać mi za treningi, chodź, ja będę cię szkolił, bo ja widzę w tobie potencjał. Zrobiliśmy razem 60 walk amatorskich, 50 chyba 4 czy 6 wygrał, nie pamiętam, ale bardzo dużo, tylko kilka przegrał. Ja byłem chyba tylko na jednej czy dwóch nie byłem w jego narożniku, a tak to w większości byłem. I Krzysiek po prostu u mnie trenował do wejścia do UFC 5 lat. Wszedł do UFC, zrobiliśmy pierwszą walkę, ja sam z nim pojechałem do Australii, wygrał pierwszą walkę z zawodnikiem, który miał 13 zwycięstw, Krzysiek też miał 13 zwycięstw i wygrał 14 walkę z tym zawodnikiem, a to był zawodnik z czarnym pasem. Czarny pas miał dłużej niż Krzysiek, miał chyba 7 lat, a Krzysiek trenował 6 lat, czyli tam 5 wtedy. No i później tam otoczył się jakimiś tam kolegami.
doradcami, oni mu powiedzieli, że ja nie słuchaj Oklińskiego, bo on tam się nie zna. I wziął sobie do narożnika, no i przestał mnie słuchać i przegrał walkę, bo mu kolega powiedział, ja mówię do niego, jest 20 sekund do końca, leż. On był obok mnie w narożniku, mówię, leż, nie podnoś się 20 sekund do końca. A kolega mu krzyczy, wstawaj, wstawaj, nie leż jak Omielańczuk. No i się podniósł i go udusił. Mhm. Trener się spodziewał, że zwolnią go? Jeżeli patrząc na bilans, to nie, ale jako styl, to tak. No. Nudne dawał walki. Po prostu Krzysiek walczył na punkty. Mhm. I on dobrze to robił, dobrze walczył, ale to było nudne, bez przekonania. On jak chciał zmienić styl, bo chciał nokautować, to sam został nokautowany. Po prostu Krzysiek jest takim umęczycielem, można by tam jeszcze ten styl podrasować jakoś, no ale musiałby ktoś nad tym stać, kto by go mocno do tego podkręcał. A Krzysiek ze względu na to, że trenował w American Top Team, tam miał różnych trenerów, ale nie miał nikogo takiego, bardziej miał takich kolegów, pomocników, niż takich mentora, co by go napierdalał kijem po plecach i go pchał. Więc w takim wypadku jest ciężko przekroczyć takie granice, których ci się nie chce. Dobra, ja mam jeszcze na koniec apel do... Ale mój wychowany, Krzysztof Jotko, jest zawodnikiem, który najdłużej z Polaków był w UFC. Tak, to prawda. To już jest i też bilans jego chyba tam 10 czy 11 wygranych, 5 przegranych w UFC. To jest mega dobry. No, coś się kończy, coś się zaczyna. Czekam, kiedy następny mój zawodnik wejdzie do UFC. Może już niedługo, także uważajcie. A kilku młodziaków tutaj jest, takich talenciaków, no nie? Jest kilku młodych, utalentowanych, także ja tam mam już swoje typy. Kto może być w UFC ode mnie, a są osoby, które mogą być. No i ten młody łowca skór jeszcze jest. Kiedy ten talenciak wejdzie do klatki? No jeszcze trochę, bo po prostu ma ogromne możliwości, ogromny potencjał, ale teraz jest takie przejście z dziecka, bo kończy w marcu 17 lat, jeszcze ma 16 lat. Z przejście z dziecka juniora do dorosłego i to taki okres 2-3 lat potrzebny jest na to, żeby się wzmocnić, żeby móc, bo jeżeli chodzi już o tą grupę pół amatorską, półzawodową, to za bardzo tam nie ma z kim robić, bo jest ogromny, a jeżeli chodzi o zawodowców, to jeszcze jest za słaby fizycznie. To taki jest przeskok z amatorów do zawodowców. Że jest w takim punkcie, że amatorzy są za słabi, a zawodowcy są za mocni, no nie? Głównie chodzi o fizyczność. Tak, a też... On jest bardzo wysoki, ma 2,4, 2,5 i po prostu jest jeszcze nieobudowany tak mocno, że łatwo mu o kontuzję, no nie? Trenerze, bo mi się przypomniało, bo już miałem kończyć, ale jeszcze Szymon Kołecki. Ma trener jeszcze nadzieję, że Szymon wróci na salę, bo kurczę, już długo go nie ma. Byliśmy z Szymonem, a Szymon mówi do mnie, wracam, idę po dwa pasy, biorę pas w KSW 93 i później idę po Defisa i wygrywam. Także Szymon jest mega pozytywnie nastawiony, wyleczy kontuzję. I będzie pewnie wracał. Jeżeli ta kontuzja się wyleczy, będzie dobrze, to będzie mega dobrze. Będzie mega dobrze. Ja bardzo czekam na Szymona. Szymona. Ja również. Szymon, zdrowia. Tutaj trener czeka na ciebie. Jesteś moim ulubionym uczniem, z którym nie tylko super człowiekiem, ale znaczy nie tylko super sportowcem, ale też super człowiekiem. I zawsze jakby mogłem liczyć na ciebie i ty możesz liczyć na mnie. Tak, a mi się zawsze z Szymonem przyjemnie rozmawia przed kamerą i w końcu apel do sponsorów. Słuchajcie, musicie nam załatwić jakieś siedziska, żebyśmy nie siedzieli na piłkach, także pełna mobilizacja, czy to sejfy, czy to... Nie, właśnie, to niech się najlepszy sponsor ten wykaże. Ja nie będę mówił, który. Tak, no właśnie, no to niech się wykaże ten, który jest najlepszy, niech tam jakieś siedziska kupi. Co, trenerze, wszystko ode mnie chyba. Wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A, ostatnie. Kiedy w końcu zmiana nazwy? Nie, wiesz co, to wszystko tam się dzieje, nie będę mówił. Niedługo może zobaczycie, dobra, co się będzie działo. Także jest dobrze. Pozdrawiam wszystkich fanów. Pamiętajcie, MMA, panowie MMA.
Tak, a my zrobimy z tej zmiany całej vloga. I panie, trzymajcie się, na razie.